Witajcie kochane dziewczyny, strasznie się cieszę, że jesteście ze mną i tym razem mam dla Was trochę inny filmik, bo też taki materiał modowy, więc może mniej merytoryczny, ale też taki bardzo kobiecy i wypełniony pięknymi rzeczami, pięknymi przedmiotami, których ja sama bardzo długo szukałam i które sprawdzają się u mnie na tyle fajnie, że chcę Wam je pokazać, polecić i zarekomendować. Część z tych rzeczy pokazywałam Wam też już na Instagramie i to są też takie przedmioty, o które pytania jakoś tam powracały, więc pomyślałam sobie, że będzie fajnie zebrać je tutaj w jednym materiale i jakoś Wam bardziej zaprezentować i o nich opowiedzieć. A pierwszą rzeczą, którą niesamowicie chciałam Wam pokazać, jest walizka, która stoi tutaj za mną. Ja tak naprawdę całe życie posiadałam tylko i wyłącznie walizki lotnicze, natomiast latałam bardzo, bardzo niewiele, za to dużo jeździłam pociągami, co uwielbiam. Ale w pewnym momencie pakowanie do plecaków lub torebek wszystkich tych rzeczy, które chciałam mieć pod ręką, zaczęło być uciążliwe, bo ja jestem osobą, która naprawdę lubi w bardzo różny sposób wykorzystywać ten czas spędzony w pociągu. To jest taki dla mnie czas pracy, ale też relaksu. I ja oprócz laptopa, iPada i mnóstwa różnych rzeczy jakiegoś tego typu zabieram też bardzo często książki, notesy, jakieś przekąski, wody i po prostu to wszystko w pewnym momencie zaczęło się robić dla mnie trochę ciężkie. I marzyła mi się taka walizka, z której mogłabym sobie to jakoś po prostu łatwo wyciągać bez konieczności rozpakowywania całego bagażu. To w pociągu oczywiście jest w ogóle często niemożliwe i bardzo problematyczne. Ostatnio trafiłam na tą walizkę w sklepie Parfua i od razu wiedziałam, że to jest dokładnie to, czego potrzebuję. Po takim chodzeniu wokół niej chwilkę postanowiłam, że jednak będzie moja. I myślę, że już wiecie, za co ją uwielbiam. To są te dwie kieszonki z przodu, które oprócz tego, że są bardzo pojemne, posiadają w środku jeszcze przegródki, które są naprawdę dobrze rozplanowane i na tyle jakby fajnie zaprojektowane, że ja też z nich korzystam. I to jest taka rzecz, która niesamowicie ułatwia życie, bo oprócz książek, które mogę sobie tutaj wsadzić do tej większej części, jeszcze tutaj też wszystkie długopisy, jakieś szminki niewielkiego rodzaju, kosmetyki. I to jest naprawdę ekstra. W środku jest jeszcze taka jedna doczepiana kieszonka, do której możemy sobie spakować bieliznę albo jakieś takie, nie wiem, mniejsze akcesoria. To nie jest walizka plastikowa, jak widzicie, ona jest wykonana w całości z takiego materiału, który wydaje się być wodoodporny i ona przeżyła faktycznie jedną taką deszczową wycieczkę ze mną. Natomiast wydaje mi się, że na pewno w trakcie jakiejś ekstremalnej zimy czy takiej ekstremalnej ulewy to jest taka rzecz, na którą trzeba uważać i pewnie będę musiała podmienić ją na inną. Ale teraz w trakcie tych ciepłych dni jest naprawdę dla mnie ogromnym wybawieniem, więc jeśli szukałyście czegoś takiego, to tą walizkę bardzo Wam polecam. Ja już parę razy widziałam tego typu rzeczy w Parfua i żałowałam już dwa razy, że nie kupiłam takiej walizki, jaką kiedyś w sklepie znalazłam stacjonarnie, więc tym razem już się w końcu skusiłam i jest naprawdę fenomenalna. Kolejna rzecz, o którą często pytacie, to zegarek. I ja mam sportowy zegarek Garmina, to jest dokładnie VivoMove, który kupiłam tak naprawdę głównie ze względów estetycznych, ponieważ ja szukałam sportowego zegarka do śledzenia aktywności, kroków, snu i tak dalej, który jednak dalej wyglądałby trochę jak zegarek analogowy, taki klasyczny. Zależało mi na obecności wskazówek, do których chyba jestem jakoś optycznie przywiązana. Też nie chciałam móc zobaczyć, która jest godzina, bez konieczności jakoś tam odpalania go, albo też tego, żeby cały czas mi tutaj świecił. I tutaj pod tym względem te wskazówki są naprawdę super. Zależało mi też na tym, żeby ten zegarek wyglądał w miarę minimalistycznie, ale był też może troszeczkę taki bardziej elegancki i pełnił w pewnym sensie może trochę taką rolę też biżuteryjną. A Garmin, jeśli chodzi o te funkcje i jakby technikalia wszystkich tych zegarków sportowych, to jest naprawdę kurna półka i jestem z niego bardzo zadowolona. To jest już mój drugi egzemplarz. Oba kupiłam w ogóle na Vinted od jakichś dziewczyn. Pierwszy zgubiłam niestety i od razu kupiłam dokładnie ten sam model, więc myślę, że to bardzo dobrze świadczy o tym, że jestem z niego zadowolona. Bardzo fajnie śledzi sen, to jest też taka jedna z ważniejszych rzeczy dla mnie. Oprócz tego kroki, jakieś takie spalone kalorie i estymacje tego typu, do których ja akurat podchodzę z taką pewną dozą sceptycyzmu, ale jednak są tam ważnym punktem odniesienia i
To też mi się przydaje. Tutaj sprawdza się to naprawdę świetnie. I jest to też przede wszystkim taki zegarek, który po prostu ładnie wygląda. Tamtych wersji kolorystycznych jest parę. Na Vinted można je dostać bardzo tanio, w stanie lepszym lub gorszym. Ja za ten w stanie naprawdę idealnym dałam też jakieś niecałe 300 zł, więc myślę, że to jest całkiem fajne rozwiązanie. Skoro jesteśmy już przy takich technicznych rzeczach, to przejdę jeszcze do kolejnych akcesoriów, z których jestem niesamowicie zadowolona, i to są obudowy do telefonu. Ja te obudowy Ideal of Sweden pokazywałam Wam już w poprzednim filmie i od tego czasu tutaj jakby kupiłam sobie już nową. Mój wybór się troszeczkę zmienił, zaraz Wam powiem dlaczego. Miałam parę takich prostszych modeli i na sznureczkach i bez. Natomiast okazało się, że nie używam ich ze względu na to, że nie miały kieszonki, którą miała tylko jeden z tych zakupionych przeze mnie case'ów. I ta kieszonka okazała się na tyle fenomenalnym rozwiązaniem, że ja w ogóle odłożyłam na bok wszystkie inne obudowy. I tutaj w tej kieszonce akurat tego modelu trzymałam sobie karty, trzymałam pieniądze, trzymałam najróżniejsze rzeczy i okazało się to być rzecz naprawdę niesamowicie przydatna. Natomiast akurat ta obudowa, którą wybrałam sobie wtedy jako pierwszą, jest wykonana z takiego jakby miękkiego materiału, który był powleczony tylko taką lekko lśniącą warstwą imitującą jakąś wężową skórkę, i ta warstwa mi się wytarła, bo ja totalnie cały czas wciągam i wkładam telefon z nerki do nerki, więc tym razem szukałam czegoś, co będzie wykonane z ekoskórki, ale też będzie miało tą kieszonkę, i wybrałam dokładnie taki model tej obudowy. Obawiałam się, że może w tym ta kieszonka będzie za bardzo wystająca i będzie zaczepiać mi o różne rzeczy, natomiast tak się nie dzieje, zupełnie mi to nie przeszkadza, a jest też całkiem ładna i ta również ma paseczek, którego tak naprawdę w tym momencie jakoś za bardzo nie używam. Nie używam go na co dzień, chyba ze względu na to, że tak naprawdę częściej właśnie noszę telefon w nerce, ale na jakieś takie specjalne wyjścia, czy w niektórych okolicznościach te paski faktycznie bardzo się przydają. I fakt, że też są takie eleganckie i pasują do tego całego stylu obudowy, jest bardzo ważny, bo to faktycznie w całości stanowi taki element, który dodaje nam troszeczkę do naszego outfitu, a nie odbiera, i to mi się faktycznie bardzo podoba. Przyjemnie jest też sięgać po taki przedmiot, który jest, nie wiem, jakoś tam nas tak wizualnie przyjemny. Tą akurat lubię też za to, myślę, że fani ASMR akurat bardzo to zrozumieją. Za to, że ten fragment tutaj wykonany jest z takiej ekoskórki, która też jest strukturyzowana w sposób taki bardzo przyjemny w dotyku i wydający też takie bardzo przyjemne dźwięki. Więc generalnie te faktycznie Wam polecam. Natomiast jeśli wiecie, że Wasz telefon będzie się bardzo o coś ocierał, to uważałabym na te obudowy wykonane z tego miękkiego materiału. Dalej mamy plecak i torebkę. Pokazuję je na razie razem, ponieważ ich historia jest trochę podobna. W obu przypadkach zostały jakby przeze mnie zauważone na innych dziewczynach. Plecak zobaczyłam na jakiejś dziewczynie w ekosklepie i później znalazłam go na Vinted. Też jakoś udało mi się opolować go w bardzo, bardzo fajnej cenie. Myślę, że w takiej normalnej, regularnej cenie raczej bym go nie kupiła. Tak samo jest z tymi obudowami. Tam też warto czekać na promocję, bo one normalnie są drogie. Natomiast jeśli już coś się trafi, to generalnie warto zainwestować. Ja szukałam plecaka, który będzie troszeczkę mniejszy niż mój zwykły, codzienny plecak, którego używam do pracy. I do tamtego musi mi się po prostu mieścić mój laptop, iPad i tak dalej. Natomiast na takie niedzielne szwędanie się może po mieście potrzebowałam czegoś mniejszego i zawsze chciałam mieć plecak jakby dokładnie takiego projektu, który przypomina mi trochę te stare plecaki, które jakoś tam, no nie wiem, kiedy byłam dzieckiem, gdzieś się przewijały. Ja wiem, że takie rzeczy też wracają. Natomiast kiedy zobaczyłam ten, pomyślałam sobie, że to jest właśnie dokładnie taka wielkość i dokładnie też
też taki wygląd, na jakim mi zależało, więc udało mi się go znaleźć tam. Strasznie się cieszyłam. A torebka to jest rzecz marki Fabiola i ją również zobaczyłam na innej dziewczynie w sklepie, to chyba w Massimo Dutti, z tego co dobrze pamiętam. I strasznie rzucił mi się w oczy ten napis tutaj tak jakby dedykowany z imieniem tej dziewczyny, bardzo go zapamiętałam, natomiast nie do końca dojrzałam nazwę marki i strasznie długo później szukałam tych torebek na Instagramie. Na szczęście jakoś udało mi się je znaleźć, ale zdecydowanie urzekła mnie ta opcja tego indywidualnego podpisu. Uważam, że to jest świetny pomysł na prezent. Ta torebka była trochę moją taką kopertówką ostatnio w trakcie takiego ważniejszego wyjścia i sprawdziłam się fenomenalnie, dlatego że jest całkiem pojemna i mogłam zapakować tam naprawdę sporo rzeczy. Miałam trochę ze sobą kosmetyków na wypadek jakichś poprawek dla przyjaciółki i tak dalej, więc tutaj byłam akurat pod tym względem bardzo zadowolona i też poleciłam tą markę paru osobom właśnie jako taką opcję prezentową, bo uważam, że to jest akurat naprawdę urocze. Ja tutaj mam taki podpis i to jest chyba tak naprawdę pierwsza tego typu rzecz, której jakoś najbardziej używam, którą noszę i którą lubię. Bo ja też nie jestem do końca osobą, która lubi się z takimi rzeczami jakoś afiszować, albo nie wiem, lubi się afiszować z tym, co robię. Raczej generalnie unikam jakoś takich tematów. Nie wiem do końca dlaczego. Ale tę torebkę uwielbiam i jest naprawdę, naprawdę fajna. I też ja tutaj odpięłam od niej pasek, żeby łatwiej Wam ją jakoś pokazać. Ale spodobała mi się na kimś i tak samo podoba mi się na mnie. To jest całkiem fajne. Więc tak. Też Wam polecam, jeśli może szukacie jakiejś takiej opcji na prezent, albo chcecie sprawić prezent sobie. A jeszcze przy okazji sukienki, którą zaraz Wam pokażę, którą pokazywałam Wam na Instagramie. Bardzo często pojawiały się tam pytania o buty i to są te buty, które miałam tam w stories na sobie. Takie buty z paseczkami, to jest marka Marco Tozzi, którą kupiłam na Zalando. I wiecie co, dziewczyny, po prostu szukałam czegoś, co nie będzie miało zbyt wysokiego obcasa, w czym będę mogła potańczyć, co będzie w miarę takie miękkie i proste, jeśli chodzi o design. Chciałam takich sandałów z paseczkami. Te nie były idealne, ale znowu w sklepach internetowych jakoś nie znalazłam nic, co bardziej by mi odpowiadało. Nie chciałam też wydawać na te buty fortuny i one też kosztowały chyba około 160-170 zł. I okazały się być całkiem wygodne. Poza tym, że obtarły mnie tutaj z tyłu, co mogłam przewidzieć, teraz tak naprawdę założyłabym. Nakleiłabym sobie po prostu zawczasu plaster i nie byłoby problemu. Ale jakoś wtedy tego zamieszania było tak dużo, że zupełnie tego nie ogarnęłam. Jeszcze prawą nogę miałam. Prawą kostkę miałam obitą pedałem od roweru, więc tak jakby tutaj ten paseczek trochę sprawiał mi problemu, ale poza tym polecam te buty i uważam, że są całkiem fajne, więc jeśli szukacie akurat czegoś takiego, to myślę, że te będą ok. Przechodzimy do sukienki, którą pewnie część z Was już tam właśnie na Instagramie widziała. Z tą sukienką też się wiąże troszkę zabawna historia, bo ja bardzo, bardzo długo, wiedząc, że czeka mnie takie jakieś ważniejsze wydarzenie, które wymaga sukienki, może nie jakoś ponadprzeciętnie pięknej, ale też takiej troszeczkę ładniejszej, szukałam jej bardzo, bardzo długo. Nie mogłam znaleźć zupełnie nic, co by mi się podobało w żadnym sklepie internetowym, jakoś stacjonarnie też nie. Po prostu byłam załamana, a termin się zbliżał i pamiętam, że pewnego ranka, kiedy leżałam sobie z moją mamą w łóżku, stwierdziłam, że po prostu sprawdzę całą kategorię sukienek balowych, wieczorowych na Vinted od góry do dołu, nawet w trochę większym rozmiarze, żeby ewentualnie coś zmniejszyć, bo muszę już coś kupić. I gdzieś na samym dole znalazłam tą sukienkę, którą wcześniej zobaczyłam na Instagramie na profilu marki Alamour The Label. To jest taka zagraniczna marka robiąca przepiękne suknie i są to rzeczy naprawdę fenomenalne. I na dole tej kategorii Vinted w końcu trafiłam na nią i strasznie się ucieszyłam, od razu ją kupiłam. Oczywiście musiałam ją tam jeszcze jakoś troszeczkę u krawca skrócić, bo była długa. Ja mam tendencję do zabijania się w za długich sukienkach i ta i tak jest długa jak dla mnie.
Natomiast no, była to dla mnie wielka ulga i jeśli chodzi akurat o tą markę, to faktycznie bardzo Wam te rzeczy polecam i jestem z niej bardzo zadowolona, ale tak jak mówię, no, znalazłam ją na Vinted, znalazłam ją o wiele, wiele taniej, bo to była 1/3 chyba jej normalnej ceny, więc tak, sensownie. A drugą sukienką, która strasznie mi się spodobała i chciałam Wam pokazać ją, bo to też jest taka rzecz, którą można na stronie marki spokojnie dostać, to jest marka Windsor, również egzemplarz wygrzebany przeze mnie w otchłaniach w Vinted. Sukienka, która wygląda jak taka całkiem satynowa, natomiast ona jest troszeczkę bardziej rozciągliwa, za co ją uwielbiam, ponieważ przez to bardzo ładnie dopasowuje się do ciała i ma taki bardzo, bardzo ładny odcień. To była moja sukienka do zabawy, tak jakby trochę bardziej, po to, żeby już jakoś potem potańczyć, kiedy wyskoczę z tamtej czarnej sukni i myślę, że to będzie moja jedna z bardziej ulubionych sukienek na wieki. Nie znałam w ogóle wcześniej tej marki, głównie dlatego, że znalazłam ją na Vinted, później jeszcze przeglądałam tą stronę i okazało się, że mają całkiem dużo fajnych rzeczy, więc niewykluczone, że może jeszcze kupię coś u nich po prostu w takiej normalnej cenie na stronie. To nie są też jakieś ultra drogie rzeczy. Ta sukienka kosztowała chyba jakoś niecałe 300 zł i chyba na stronie właśnie jakoś mniej więcej ta cena jest bardzo podobna. I oni chyba wysyłają z Anglii, więc myślę, że może przyda Wam się też taka rekomendacja, bo akurat jeśli szukacie czegoś takiego, no to naprawdę ta jest ekstra. Jest też bardzo wygodna, bardzo komfortowa, ładnie leży na ciele, jakoś tutaj nie musimy się obawiać, że nam się coś jakoś przesuwa, gdzieś coś źle wygląda. Więc jak najbardziej ekstra. Wiele z Was na Instagramie pytało też o link do naszyjnika i to jest naszyjnik Sorento, jeśli dobrze pamiętam, marki Selfie Store. Mój pierwszy taki naszyjnik z perłami, które są nieregularne i trochę większe, który bardzo, bardzo lubię za to, że okazał się nie tylko pasować do większości moich outfitów, ale też dodawać trochę, być trochę taką wisienką na torcie tych takich bardzo minimalistycznych i bardzo prostych, czasem nawet trochę takich niepostaranych, które on zupełnie wyciąga troszeczkę na inny poziom. I szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że będzie wyglądało aż tak ładnie i jestem z niego niesamowicie zadowolona. Faktycznie przy takich najzwyklejszych t-shirtach powiedziałabym, że wygląda może nawet chyba najfajniej. Jeszcze nie bawiłam się dodając do niego różne rzeczy, ale sam po prostu robi wystarczającą robotę jak na razie. To jest też taka rzecz, która bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o Selfie Store, to ja zwykle po prostu kupowałam od nich pierścionki i tutaj też mam takie. Natomiast to był w ogóle mój pierwszy naszyjnik tej marki i też jestem z niego bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o takie rzeczy kosmetyczne, może jeszcze na koniec, bo też są dwie fajne nowości, które mogę Wam polecić, to krem BB Inni Mini, taka nowość, i filtr Senel, to jest 50. Oba produkty są w pewnym sensie podobne, jeśli chodzi o konsystencję i kolor, bo ten krem BB jest piękny, jest fenomenalny, jest takim bardzo leciutkim, faktycznie bardziej nawet kremem pielęgnującym niż czymś z kategorii kolorówka. I ma taki bardzo ładny, żółty, oliwkowy odcień. Ja posiadam kolor light, który jest dla mnie idealny i byłam zaskoczona tym, że no tak faktycznie bardzo dobrze mi teraz pasuje. Już nawet nie chcę się jakoś bardziej opalać i myślę, że uda mi się tego uniknąć, więc ten pewnie będzie moim kremem BB na lato. Bardzo ładnie wygląda na skórze też w ciągu całego dnia, naprawdę daje radę. Natomiast filtr Senel też pokazywałam Wam na Instagramie, uważam, że jest super, bo też jest filtr w takiej wersji koloryzowanej. Ja używam tej koloryzowanej, ale ta wersja bez koloru też jest fajna, natomiast ten pozwala mi po prostu w większości przypadków zrezygnować z podkładu albo nakładam na niego jeszcze jakiś delikatny podkład mineralny i razem w takiej konfiguracji sprawdzają się naprawdę dobrze.
Lubię go też za to, że on strukturą przypomina mi mój ulubiony podkład smaka, to jest Face and Body, ten, który daje taki bardzo naturalny glow. I w tym wypadku też mamy do czynienia z czymś takim, więc na pewno to nie jest produkt dla dziewczyn, które lubią mat. Trzeba go tutaj jednak zmatowić, ale skład jest bardzo ładny. Zresztą składy obu tych kosmetyków są bardzo ładne, bo zarówno jedna, jak i druga marka trochę z tego słyną. I Sanel to jest też taka polska marka, którą ja odkryłam jakiś czas temu. Jestem ich rzeczami naprawdę bardzo, bardzo zachwycona. Nawet zanim zaczęłam nagrywać na filmik, wyciągałam z tej mojej walizki jeszcze ich maskę, którą uwielbiam i którą wożę ze sobą po prostu tak w pociągu często nakładając na przykład pod oczy. Zamiast kremu, szczególnie jeśli podróżuję zimą i to powietrze w pociągu jest takie, czy tam jesienią i to powietrze w pociągu jest takie bardzo, bardzo suche, no ale latem teraz też faktycznie ta maska w podróży mi się sprawdza. I z filtru też jestem bardzo zadowolona. Tak jak mówiłam, rzucę Wam też tutaj linki do rolek i wszystkich tych rzeczy, o których dzisiaj opowiadałam. Jestem niesamowicie ciekawa, co najbardziej wpadło Wam w oko, więc piszcie. Jeśli Wy macie jakieś rekomendacje, to oczywiście dajcie znać. Jeśli możecie polecić mi jakieś fajne marki modowe, biżuteryjne, cokolwiek takiego, czym chciałabyście się na przykład pochwalić, to oczywiście będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziewczyny, ja już się z Wami na razie żegnam. Myślę, że ASMR-y też będą niedługo, tylko po prostu muszę mieć na to troszeczkę więcej czasu i jakoś tak się jeszcze wyciszyć, bo to też jest taki rodzaj filmowej działalności, który wymaga takiego nastrojenia się troszeczkę. Ale myślę, że coś będzie całkiem niedługo, więc będziecie miały nowy materiał do zasypiania. Dzięki wielkie za ten czas dzisiaj ze mną, buziaczki i do zobaczenia.